Teoretycy potrafią wszystko wymyślać. I skoro materia spadająca na czarną dziurę jest przepięknym źródłem energii, to dlaczego nie wyrzucić teorię Betego do kosza i powiedzieć, że w centrum naszego Słońca źródłem jest taka mała czarna dziura, która tam siedzi sam w środku. Czym są czarne dziury? To pytanie, które zadajemy sobie od lat, odkąd w ogóle powstał ten problem. Temat nieco ograny, ale możemy się zastanawiać, czy czarne dziury to tylko niszczycielska siła w kosmosie, czy także coś, co tworzy pewną harmonię. Dzisiaj rozmawiamy w Planetarium Śląskim z doktorem Jackiem Czakańskim, fizykiem jądrowym. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. No to na początek, czarne dziury. Czy one są dziurami? To jest po prostu polskie tłumaczenie terminu, który wymyślił pan Wheeler w latach 40. w 1947 roku. Pojawił się po raz pierwszy termin black hole. No jeżeli to można przetłumaczyć, no to czarna dziura pasuje, chociaż niektórzy uważają, że właściwsze byłoby czarny dół. A tak naprawdę, no jak potrafimy sobie wyobrazić dziurę, która jest nie ugięciem płaszczyzny, tylko trójwymiarowej przestrzeni, no to jesteśmy blisko rozwiązania całego problemu. A skąd się wszystko wzięło? Tak naprawdę to od momentu, kiedy po raz pierwszy okazało się, że prędkość światła ma skończoną wartość. Gdyby była nieskończona, nie mielibyśmy żadnych osobliwości w naszym świecie, ale jest skończona, przy czym gdy ją zmierzono po raz pierwszy, w ogóle nie zdawano sobie sprawy z tego, że nie mogą istnieć większe od C, od prędkości światła wartości. To dopiero w XIX wieku, ale Olaf Remer, który obserwując pory zaćmień w układzie księżyców Jowisza, zauważył bardzo dziwne opóźnienia, dokładnie o około 50 minut w ciągu pół roku. No, regularne zakrywanie i pojawianie się zatar czy Jowisza księżyców powinno podlegać prawom mechaniki newtonowskiej, no i podlega, więc powinno być obserwowane z niesłychaną regularnością. A tutaj nagle różnica w czasie i regularnie, co pół roku były wcześniej, a co pół roku później. No i tutaj trzeba przyznać geniusz Olafa Remera, który stwierdził, że wszystko jest okej. Tylko obserwując te zjawiska zaćmień i zakryć w obszarze księżyców Jowisza, my obserwujemy je z różnych punktów naszej orbity okołoziemskiej. No i na prostym rysuneczku pokazał, że czasami światło z Jowisza do nas biegnie krócej, powinno biec krócej niż później. I znowu, po uwzględnieniu, że prędkość światła jest taka, jak wymaga tego geometria Układu Słonecznego, to efekt będzie bardzo regularny. W każdym razie, wnioskiem był po pierwsze pierwszy w historii pomiar prędkości światła, bo Galileusz robił to z kolegą przy pomocy zasłanianej latarni. I jego jedynym wnioskiem z doświadczenia w środku nocy z dwóch szczytów odległych o około 30 kilometrów, błyskali sobie chłopcy na przemian, jedynym jego wnioskiem było, że chyba jednak jest mniejsza od nieskończoności. Gdybyśmy zrobili analizę tego doświadczenia, to się okaże, że nie mogli wyciągnąć takiego wniosku. Jeszcze przecież odruch mięśniowy, który wymaga tego, by po zauważeniu błysku zasłonić swoją latarnię czy odsłonić. No Galileusz z tego zdawał sobie sprawę, że po prostu nie mając takie ograniczenia biologiczne,
nie jest w stanie tego zmierzyć, ale jego wnioskiem sumarycznym było, że jednak chyba jest skończona. I słusznym. Intuicja, geniusz. Tyle, że no, analizując błędy doświadczalne, to było to niemożliwe. Ale wniosek taki podjął. No, Olaf Remer wręcz wyliczył tą wartość z całkiem niezłą dokładnością, bo rozmiary Układu Słonecznego w tamtym czasie były już doskonale znane. I zaczęła się fajna historia. W wieku XVIII, kiedy już na poważnie zaczęto bawić się mechaniką, znaczy powstawała mechanika nieba tak naprawdę, stosując mechanikę newtonowską do ruchu ciał w Układzie Słonecznym i rozważając inne teoretyczne przypadki, no, podstawiono do prostego wzoru na prędkość ucieczki, prędkość światła i nagle się okazało, że skoro prędkość światła jest skończona, to istnieje konkretna masa, jeżeli zgromadzona tylko w odpowiednio niewielkiej przestrzeni, która spowoduje, że prędkość ucieczki będzie równa bądź wyliczona większa od prędkości światła. A zatem istnieją obiekty, przynajmniej teoretycznie, mogą istnieć obiekty, z których prędkość ucieczki jest równa C. No i potraktowano to jako ciekawostkę. No po prostu, jeżeli to będzie gwiazda, to my jej światła nigdy nie zobaczymy, bo światło nie opuści powierzchni takiej gwiazdy. No i cała zabawa zaczęła się dopiero w czasach, gdy Einstein ogłosił swoją teorię względności. Takie obiekty są naprawdę osobliwościami. I to poważnymi. Z ogólnej teorii względności wynika, że w miejscu, które wykazuje taką właściwość, czyli tak naprawdę tak duże natężenie pola grawitacyjnego, przestrzeń, a właściwie czasoprzestrzeń jest tak silnie ugięta, że tam się mogą dziać naprawdę niesamowite rzeczy. No i pojawiła się cała legenda, która później urosła do takiego rzędu, że mamy wręcz no, zalew różnych informacji. Z prostego zadanka szkolnego, tak jak przy znalezieniu wartości prędkości światła jako prędkości ucieczki z takiego dziwnego obiektu, nagle pojawiło się masę rozważań o niesamowitych wręcz konsekwencjach, które no, utworzyły legendę, tak naprawdę. A sprawa nie jest skomplikowana, tyle że pamiętajmy, nasza wyobraźnia pracuje w przestrzeni trójwymiarowej, chociaż na upartego ten czwarty wymiar też jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, aczkolwiek trochę inaczej. No tak w skrócie, gdybyśmy żyli na linii prostej, to nasza wyobraźnia naprawdę nie byłaby zbyt bogata. Mielibyśmy tylko kierunki przód, tył i nic więcej. Nie lewo, prawo, bo nawet nie wiemy o tym, że jest coś poza tą prostą. Więc do przodu albo do tyłu. No jeżeli ktoś tam postawi kropki na końcach tych linii, no to jesteśmy uwięzieni. Możemy tylko do bramki i do drugiej bramki. Ale taki jednowymiarowy twór nie wie, że przecież wystarczy tylko podejść i obejść brameczkę z boku, no bo nie zna tego drugiego wymiaru. No to weźmy teraz płaszczaka, który ma dwa wymiary. Jest już na płaszczyźnie. Żeby go zamknąć, to już trzeba narysować wokół niego
jakąś zamkniętą linię. No i on może nie tylko w lewo, w prawo, ale jeszcze w przód, w tył. Także ma trochę więcej swobody. No ale jak mu narysujemy kółeczko, czy też postawimy prostokącik, no to dochodzimy do ścianki, wzdłuż ścianki, no i nie możemy wyjść na zewnątrz. No bo nie wiemy, że istnieje przecież trzeci wymiar, więc z tego kwadraciku wystarczy po prostu podskoczyć trochę i znajdziemy się poza więzieniem. No ale prawda teraz jest taka, że co dalej? No to mamy trzy wymiary. Żeby zamknąć naszego trójwymiarowego, bo tam był jednowymiarowy, no to liniak, dwuwymiarowy płaszczak, a teraz no już normalny trójwymiarowy gość. Żeby go zamknąć, no to trzeba już postawić pudełko, nie? Dwie ściany, tak dwie, jedną z góry, z dołu. No i koniec. No czwartego wymiaru, jak wyskoczyć z takiego pudełka na zewnątrz przez jakiś wymiar, no już niby nie potrafimy sobie wyobrazić. Ale przecież istnieje jeszcze czwarty wymiar, czas. Oczywiście dla nas ten wymiar jest taki bardzo nieintuicyjny, bo biegnie jednokierunkowo. Więc w ogóle nie możemy w nim specjalnie manewrować. Tak się przynajmniej nam wydaje. No ale teraz zauważmy, gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie, to po prostu na osi czasu z tego pudełka cofamy się do momentu, gdy ktoś zbudował nam te ściany i jesteśmy wolni. Czyli mamy ten czwarty wymiar magiczny, dziwny, potrafimy sobie jednak wyobrazić, jeżeli dopuścimy cofanie się w czasie. Panie Jacku, powiedział Pan o tym czwartym wymiarze, o czasie, czyli cała koncepcja czasoprzestrzeni Alberta Einsteina. Natomiast no jest tutaj pewna sytuacja przy czarnych dziurach, która zmienia nasze postrzeganie czasu. I to jest związane z dylatacją, której my tak na co dzień nie obserwujemy, ale ona jest. No nie dostrzegamy jej, aczkolwiek jak się dobrze zastanowimy, to no fizycy mogą się domyślać takiego efektu. Mianowicie w teoretycznym podejściu do czegoś, co jest najpiękniej poznaną dziedziną fizyki, a mówię o elektrodynamice, gdy rozważamy oddziaływanie ładunków w ruchu, to okazuje się, że to, co odczuwamy jako pole magnetyczne, to jest efekt relatywistyczny ruchu elektronów. Dodam, że ruchu z prędkością w ciele stałym, typowym, to poruszają się elektrony z prędkością rzędu szybkości wzrostu paznokcia. I to wystarcza. Po prostu ładunki tak szybko poruszające się powodują, że pojawia się oprócz pola elektrostatycznego jeszcze coś. I przecież no, każdy z nas zna działanie magnesu, elektromagnesu, więc są to efekty mierzalne i odczuwalne. No bo jak dojdzie do tego liczba Avogadro, to już nam igła magnetyczna się zaczyna ruszać. Dobra, tyle co do tego naprawdę odczuwalnego efektu. Natomiast jak to jest z tą czarną dziurą? Najpierw zapytajmy o to, czy takie efekty, takie obiekty mogą w ogóle istnieć. Będę czasami używał w nazwie zamiennie osobliwość czasoprzestrzenna, bo to jest bardziej właściwe. To jest po prostu miejsce, to nie jest punkt. Już się zaczyna od tego cała zabawa, bo zawsze mówimy, że punkt o dużej masie, nie, to tak nie jest. W naszej świadomości, tak jak już wspomniałem, ciężko, ale jesteśmy w stanie ten czwarty wymiar jakoś sobie wyobrazić. A na przykład z ogólnej teorii względności wynika, że w pobliżu miejsc, gdzie jest duże pole grawitacyjne, już ta przestrzeń jest ugięta i ten czas nie biegnie tak, jakby nam się wydawało. Czasoprzestrzeń się ugina, nie tylko przestrzeń trójwymiarowa, ale i no i czas. Wytłumaczenie jest piękne. Jak na razie
innej teorii dotyczącej uzasadnienia efektów przyciągania grawitacyjnego jakoś nie mamy. A tutaj wszystko pięknie, ładnie od ogłoszenia ogólnej teorii względności Einsteina. Wszystko pasuje. Każda masa ugina nam czasoprzestrzeń, zatem w pobliżu tej masy czas biegnie inaczej, a dokładniej wolniej. No, najciekawsze jest to, że potrafimy to zmierzyć. Dzisiaj, mając do dyspozycji zegary rubidowe czy cezowe, dlaczego mówię o tych rubidowych? Najmniejszy cezowy, który dałoby się umieścić na orbicie, na satelicie, a są na satelitach na przykład systemu GPS, muszą być, bo tam efekty grawitacyjne, relatywistyczne po prostu przeszkadzałyby w działaniu tego systemu. Błąd by narastał systematycznie, gdybyśmy go nie korygowali. A żeby go korygować, musimy mieć lokalny czas z bardzo dokładnymi wartościami. Tego typu zegary są w stanie nam mierzyć czas nawet do 14-15 miejsc znaczących. I w tym momencie, mając do dyspozycji zegar cezowy, gdy przeniesiemy go z parteru na piętro, będzie nam inaczej chodził. Fajna zabawa. No, na co to komu, jak to jest 14 miejsce po przecinku? No to spróbujmy to policzyć. To jest w skali roku, który ma zaledwie 31,5 miliona sekund, to jest 7 miejsc po przecinku, a my mówimy o 15. Więc to jest jedna z tu milionowa sekundy na rok. No popraweczka raczej niemierzalna. W każdym razie w większym polu grawitacyjnym starzejemy się wolniej. Więc trzeba by... Ci, którzy mieszkają na parterze... Na parterze, tak, starzeją się wolniej niż ci na 10 piętrze. Tyle, że przypominam, to jest kilka stu milionowych sekundy rocznie, więc... Wielkiego zysku nie ma. To chyba na wartościach nieruchomości nie ma. Możemy to sobie wyliczyć na kartce papieru i tyle. W każdym razie mamy dziś przyrządy, które mierzą z taką dokładnością. No i wiemy w sposób oczywisty, że poruszające się po orbicie satelity, które nam mają służyć do mierzenia pozycji i to na zasadzie tylko pomiaru czasu przebiegu sygnałów radiowych, no muszą uwzględniać tą, po pierwsze, poprawkę na szczególną teorię względności, czyli prędkość orbitalną, no i jak na ogólną teorię względności, czyli to, że nasz zegar jest na poziomie tam tu w Chorzowie 320 metrów nad poziomem morza, a tamten trochę wyżej. A mówimy tylko o Ziemi, o jej tylko masie i jej wpływie na czas. A jest, co dopiero jest, tylko że tam daleko, poza takim naszym codziennym doświadczeniem, właściwie możliwościami takiego prostego doświadczenia, z jakim kojarzymy tą naszą intuicję codzienną, ten tak zwany zdrowy rozsądek. Poważniejszym pytaniem jest to, czy takie obiekty w ogóle mogą istnieć. No i gdy astrofizycy zaczęli dokładniej rozwiązywać problemy związane z ewolucją gwiazd, gdy już pod koniec lat 30. wiedzieliśmy, skąd się bierze energia promieniowana przez gwiazdy. Ten model jest dzisiaj praktycznie idealnie dopracowany, także potrafimy, no, na naszej wystawie Astronomia można sobie dokładnie prześledzić historię wybranych gwiazd. No, wręcz cytujemy w podręcznikach, że nasze Słońce ma już 5 miliardów i jeszcze przed sobą następne 5 miliardów. Oczywiście nie widzieliśmy tego, to jest wszystko przewidywanie teorii,
Ale prawa fizyki w całym wszechświecie działają tak samo. Działają tak samo w skali mikro, makro, bo skala makro też ma efekty kwantowe, aczkolwiek właśnie ich nie dostrzegamy przez wartość tej skali. Ale to jest osobny problem. To będzie chyba na następny odcinek. Dlatego z kolei fizyka kwantowa nam ucieka naszej intuicji, bo my żyjemy w takiej skali, gdzie atomów jest co najmniej liczba Avogadro albo więcej. I te wszystkie drobne efekty nam, no powiedzmy tak, nie utrudniają normalnego życia. O. Tak to można w skrócie nazwać. A teoria klasyczna, czyli prawa newtonowskie, idealnie pasują do opisu rzeczywistości, więc nie musimy się tutaj niczym przejmować. No, nawet na poważnie, te poprawki czasowe, potrafimy je dzisiaj mierzyć, potrafimy je zauważyć, natomiast w życiu codziennym są naprawdę nieistotne. Przykładowo, jeżeli chcemy sprawdzić, czy któraś z planetoid kiedyś nas nie zrobi z nami to samo, co ta jedna kiedyś tam 65 milionów lat temu z dinozaurami, no to trzeba mieć dokładne dane pozycji wszystkich ciał, bo wszystkie w Układzie Słonecznym będą nam wpływały na naszą planetoidkę, no i dane pomiarowe tej planetoidy i uruchomić komputer i liczyć. I wszystko pięknie, ładnie. Tylko, że co? My tu nie uwzględniamy żadnych poprawek relatywistycznych, bo okazuje się, że nie trzeba. Prędkość Ziemi na orbicie wydaje się nam astronomiczna. 30 km na sekundę to jednak swoje robi. No, średnicę Ziemi w ciągu 40 sekund przebywamy na orbicie. Niecała minuta i już Ziemia jest nie tam, gdzie była. No dobrze, ale to nie jest dużo. Gdy chcemy teraz policzyć położenie dokładne, no, bierzemy komputer, odpowiedni programik. Oczywiście uwzględnienie tego, że mamy więcej niż jedno, dwa ciała, które ze sobą oddziałują, wymaga już przybliżeń, ale tutaj numerycy, znaczy specjaliści od kodów komputerowych, potrafią nas naprawdę zaskoczyć. Metody matematyczne po prostu ograniczone są tylko i wyłącznie z góry. Potrafimy z góry określić, jaki będzie błąd obliczeń. I ten błąd sięga błędu zaokrąglenia w podwójnej precyzji, czyli 15 miejsce znaczące. Tak jak powiedziałem, poprawka jest rzędu 8 miejsc znaczących, gdy skumuluje nam się poprawka po roku. I co się okazuje? Nie musimy uwzględniać żadnych poprawek relatywistycznych, by policzyć przyszły ruch takiej planetoidy w odcinku na przykład 100 tysięcy lat. Tylko Newton. I to wystarcza. Trochę niesamowite, ale kwestia zderzenia z Ziemią to jest uzyskanie błędu metody, lepszego niż średnica Ziemi. Wtedy już możemy się bawić nawet w liczenie prawdopodobieństwa zderzenia, szczególnie, że to się dzieje szybko. Znaczy szybko. Kilka lat temu trzeba było na takie 100 tysięcy lat to czekać 2 tygodnie na komputerku. No, dzisiaj już troszkę mniej. Ale nie jest to istotne. To i tak jest w czasie znacznie krótszym niż ten rzeczywisty czas przebiegu zjawiska. Tak, są metody całkowania 15 rzędu. Coś niesamowitego. Po prostu, bawiąc się czymś takim jak przewidywanie położeń
ciał w Układzie Słonecznym, nie musimy wykraczać poza równania Newtona, czyli poza mechanikę klasyczną. Ziemi, w Układzie Ziemskim, tutaj też jest to samo. Po prostu poprawki przestają być istotne, nawet przy ewentualnym kumulowaniu się błędu przez 100 tysięcy lat. Więc po co nam cała teoria relatywistyczna w takiej dziedzinie jak mechanika nieba? No, ale nie wszystko wygląda tak jak nasz Układ Słoneczny we Wszechświecie. No i tu wracam do tego modelowania ewolucji gwiazd. No, nasze Słoneczko wedle tej teorii nie będzie miało zbyt ciekawej przyszłości. Nie dość, że to jest za co najmniej 3 miliardy lat, to się zacznie coś dziać ciekawego. Po prostu Słoneczko jest karłem, jest za lekką gwiazdą, żeby robić jakieś spektakularne wybuchy. Gwiazdy takie jak Słoneczko, trochę tylko cięższe, trochę lżejsze, będą zawsze kończyły tak samo. Najpierw sobie spokojnie ta chmura gazu po zapadnięciu się rozpoczyna syntezę termojądrową, ustala się stan równowagi, przez chwilę tam sobie jeszcze pulsuje, a potem jest taką piękną, stabilną gwiazdką jak nasze Słońce. No, które czarnej tam, dziury z tego nie będzie. Które co 11 lat tam oczywiście coś robi, ale to są takie efekty powierzchniowe, minimalne. Bo wtedy jak mamy wysoką aktywność Słońca, to raptem emisja słoneczna rośnie o 6 watów na 1536, także to jest prawie niemierzalne. Ale dla łowców, ale istotne, dla łowców zdłuż jest to ciekawa sprawa przy koronalnych wyrzutach. Przy zorzach jest bardzo fajnie, przy klimacie też niektórzy potrafili to tam gdzieś wklejać. No i również przy innych dziedzinach jakoś tak dziwne daty w naszej historii pokrywają się z maksimami rozpoczynającymi się bądź kończącymi się maksimami aktywności słonecznej, o parę takich dat, tylko żeby komuś zamieszać. Powstanie listopadowe 1830 to jest maksimum aktywności Słońca, wiosna ludów 48-1800 to jest maksimum, komuna paryska 1871 to jest maksimum. To może pobudza dodam, ludzi do aktywności. Potem takie daty 44, 56, 80, 91, 2001. Daje do myślenia. Oczywiście nie wiemy, jakim cudem Słońce nam wpływa na nasze mózgi. Przy czym nie indywidualnie, tylko raczej zbiorowo. Dobra. Tego tematu nikt nie dotyka z prostego powodu, bo nikt nie wie, jak go ugryźć. Zresztą matematyk powie, że jak znajdę kilka dłuższych przebiegów czasowych, to zawsze tam mogę znaleźć jakieś korelacje. No ale tutaj tu jest bardzo wyraźnie. Chociaż wtedy, gdy Słońce miało zerową aktywność, w historii też się działo i to całkiem nieźle. Słynne minimum Maudera, czyli tak zwana mała epoka lodowa. To jest dowód na to, że najlepszy jest złoty środek i skrajności nie są najlepsze, panie Jacku. No aczkolwiek coś może być tam na rzeczy. Ale wracając właśnie do tematu naszego, czyli ewolucja Słońca i koniec Słońca. Więc tu od samego początku, od ustalenia się tej równowagi, energia produkowana w centrum, no oczywiście zużywa nam wodór. W naszym Słońcu wewnętrzna struktura jest taka, że tylko zewnętrzna warstwa się miesza, jak zupa w garczku w czasie gotowania, a wewnętrzna wymienia ciepło tylko poprzez promieniowanie i nagrzewanie kolejnych warstw plazmy, które teraz nagrzane promieniują dalej, więc tam nie ma wymiany materii. No, według tych najnowszych modeli struktury wnętrza Słońca, to tam już mamy ponad 2/3 helu. Już paliwa
zaczyna powoli brakować. No, objawia się to w czasie życia gwiazdy, takie jak Słońce, bardzo prymitywnie. Co miliard lat o 10% rośnie jasność naszej gwiazdy. No znowu, dla nas specjalnie nieistotne. No, dla naszych potomków może tak, bo za miliard lat odparują oceany. Więc będzie tu trochę niewesoło. No, ale to nie nasz problem. To jest skala czasowa, która absolutnie nas Myślę, że po drodze jeszcze się może wydarzyć tyle rzeczy, innych. Że akurat wyparowanie wody w oceanie będzie chyba już nieistotne. No, jest więcej sposobów na to, żebyśmy jako społeczeństwo czy cywilizacja przestali istnieć. Ale nie wchłonięcie przez czarną dziurę. No, bo to na jest, pewno bo to jest ten temat i to właśnie musimy jakby w ogóle chyba zdementować, bo czasami padają takie pytania, czy czarna dziura może nas pochłonąć. Chyba ta najbliższa, która jest zbyt daleko, to po pierwsze, a po drugie, nie wszystkie czarne dziury działają jak odkurzacze, jakbym to ujął. No. Wracając do ewolucji, więc nasze Słonko skończy tak, że jądro Słońca zamieni się w hel. Jest za małe na to, żeby skończyć na syntezie cięższych pierwiastków, na przykład węgla czy tlenu. Masa, czyli ta grawitacja, siła, która to wszystko będzie ściskała, nie dopuści do takiego etapu rozwoju. Natomiast co? W jądrze mamy już sam hel, ale na zewnątrz, bo jądro przecież nie mieszało swojej masy z otoczeniem, na zewnątrz jest jeszcze wodór, więc energia jest produkowana nie w samym centrum, tylko w cienkiej otoczce bardzo gęstego helowego jądra. No i co się stąd dzieje? Skoro źródło się zbliża do powierzchni, nasza gwiazdka puchnie. No i według takich prostych przewidywań Ziemia tak spuchnie około 300 razy, czyli mniej więcej do orbity ziemskiej. No więc za jakieś 3,5-4 miliardy lat, jak rano przetrzecie oczka po świcie, to Słoneczko będzie od lewego horyzontu do prawego horyzontu. Będzie czerwone, już nie będzie takie jasno-żółte jak teraz. Będzie ciemno-czerwone, chłodniejsze. No ale to chłodniejsze oznacza około 3000 stopni. Więc raczej nie obudzicie się i nie zobaczycie tego pięknego widoku, bo stać będziecie na stopionej lawie. Już skorupy ziemskiej nie będzie. A być może będziecie wewnątrz tego słoneczka. Tu są rozbieżności. Najwyższy poziom romantyzmu, zobaczyć wschód i zachód słońca za jednym razem i to od środka. Od środka, to już przepiękna scenka. Natomiast, gdyby słoneczko było trochę cięższe, ten etap ewolucji będzie przebiegał przede wszystkim o wiele szybciej. No i przy masach takich 8 razy większych, to mamy już przepiękne widowisko. Produkcja pierwiastków w jądrze nie kończy się na helu, tlenie, neonie, tylko na żelazie, ale to już jest absolutny koniec. W reakcjach syntezy termojądrowej osiągnięcie następnego etapu będzie już nie produkowało energię, tylko wszystkie inne procesy już mogą ją tylko pochłaniać. No i w tym momencie grawitacja, ale zaznaczam 8 mas Słońca, więc to nie u nas. Grawitacja bierze górę i całe to jądro, które już nie produkuje energii, zostaje zmiażdżone do gęstości, rzędu gęstości typowego jądra atomowego. No to jest dużo, 10 do 16 grama na centymetr sześcienny. Trudno to sobie wyobrazić, ale wręcz elektrony, jak to popularnie mówią, zostają wtłoczone w protony i powstaje coś, co nazywamy szumnie gwiazdą neutronową. I takie obiekty znaleźliśmy we Wszechświecie, czyli ten mechanizm ewolucji, oczywiście piękny wybuch supernowej. To o to właśnie chodziło, że taki spektakl jest naprawdę
niesamowity, a poza tym bardzo fajny, bo to jest twórczy spektakl, wbrew pozorom. Normalna synteza termojądrowa wewnątrz gwiazd daje nam żelazo, ewentualnie nikiel. Te promieniotwórcze izotopy niklu się znowu rozpadają do żelaza, czyli z grubsza mówimy, kończymy na żelazie i koniec. A w czasie, gdy ta resztka materii gwiazdy spadnie na to coś, co się nagle zamieniło w duże jądro atomowe, w gwiazdę neutronową, no to po drodze dzieje się coś, co produkuje nam pierwiastki aż do uranu włącznie. Gdyby nie w historii naszej galaktyki wcześniej bardzo liczne wybuchy supernowych, to nie byłoby nas. Bo co z tego, że byłby węgiel, azot, tlen? Wodór oczywiście. To nie wystarczy, żeby było życie. Potrzebne jest żelazo do hemoglobiny, cynk do insuliny, jod do tarczycy, do hormonu tarczycy, do tyrozyny i tak dalej, i tak dalej. Złoto nam nie jest potrzebne, ale jest. Dla niektórych niezbędne. W każdym razie, gdyby nie popioły po śmierci supernowych, nas by na pewno nie było. Ja to zawsze lubię tak mówić, że supernowe są takimi feniksami kosmosu, czyli... Tak, z tych popiołów dopiero tak. Rodził się prawdziwy nasz obecny świat. Ale to dopiero przy masach rzędu 8. No to rozważmy nasz model dalej. Co się dzieje, gdy ta masa będzie jeszcze większa? No i prosty rachunek doprowadza nas do sytuacji, kiedy ten etap braku produkcji energii i nadmiaru grawitacji doprowadzi nas do wartości promienia tego granicznego, zwanego promieniem Schwarzschilda, od nazwiska pana, który pierwszy to zauważył. Po prostu, jeżeli stłoczymy masę gwiazdy w obszarze mniejszym od tej pewnej granicznej, to tworzymy obiekt, z którego prędkość ucieczki przekracza prędkość światła, czyli tworzymy osobliwość czasoprzestrzenną. Znaczy, tworzy się sama wskutek oddziaływania bardzo dużej grawitacji. Tylko że teraz, jak taki obiekt udowodnić, że możemy go zaobserwować i jak go zaobserwować? Po prostu, dopóki w ewolucji gwiazdy ona się jeszcze kurczy, już nie ma energii, która jest w stanie przezwyciężyć grawitację, powinien pojawić się taki moment, w którym nagle ciach, i już nie widzimy nic. Była gwiazda, nie ma gwiazdy. No dobra, ale taki fakt doświadczalny jest raczej trudny do uchwycenia. No i prawdopodobieństwo tego, no zwykłe supernowe w naszej galaktyce, w naszym przynajmniej takim prostym otoczeniu, bo po prostu nie całą galaktykę jesteśmy w stanie zaobserwować. W świetle widzialnym nie widzimy obiektów za jądrem galaktyki, bo tam jest tyle pyłu i gazu, że stamtąd światło do nas nie dociera. Dociera podczerwień, dociera promieniowanie rentgenowskie. Więc dlatego wiemy, co się dzieje w centrum galaktyki. Natomiast no, ten fragmencik jest zasłonięty, ale przez zwykłe oszacowanie wiemy, że przynajmniej z obserwacji historycznych, astronomicznych, supernowa pojawia się mniej więcej na naszej galaktyce raz na 300 lat. No, a czarne dziury pewnie jeszcze rzadziej, bo gwiazd bardziej masywnych od tych 8 mas Słońca jest systematycznie trochę mniej. No dlaczego jest ich mniej? Bo żyją jeszcze krócej. Jest nawet granica absolutna dla masy gwiazdy, bo okazuje się, że gwiazda, chmura gazu, która zapadając się ma 200 mas Słońca,
to jej skala życia będzie rzędu lat, a może nawet minut. No i jak takie zjawisko zaobserwować? Znaczy przy większych masach to już powinno być. Jest granica czasowa po prostu. No, jeżeli jakieś zjawisko w skali naszej galaktyki przebiega 10 tysięcy lat, no to dzisiaj, jeżeli na początku, gdy galaktyka powstawała, takich obiektów było dużo, no to dzisiaj już ich po prostu nie ma i nawet nie ma śladów po ich tych pozostałościach, jeżeli jakiekolwiek są. W każdym razie doszliśmy do tego, że na pewnym etapie, przy pewnych masach granicznych, gwiazda kończy jako taka osobliwość. No i cóż, była gwiazdka milion lat temu, zniknęła i już nikt więcej się nie dowie. Ale zostaje grawitacja. Więc mamy siłę przyciągania, tylko ten obiekt musielibyśmy zobaczyć. No i tu już zaczynają być fajne momenty. Mianowicie, ugięcie czasoprzestrzeni wywołuje efekt, który nazywa się mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. Mianowicie wokół obiektu, który ma tylko i wyłącznie masę. Świeci tak słabo, że go nie widzimy. Ale jeżeli zobaczymy obiekt na jakimś dalekim tle, to zauważymy, że promienie światła powinny wokół tego obiektu się uginać, co się objawi dla obserwatora, który fotografuje systematycznie jakąś mgławicę, objawi się takim obrazkiem, jak gdyby ktoś okularkami z plusem albo lupą przeleciał między nami a tym obiektem. Po prostu część obiektu nam się pięknie skupia. I takie obiekty, taki efekt rozważał już Einstein w kilku swoich pracach. Okazało się, że gdy nauczymy się porządnie mierzyć natężenie światła gwiazd, taki efekt musimy zauważyć. No w czasach klisz fotograficznych było to raczej niemożliwe. Żeby na kliszy uwiecznić słabe obiekty, trzeba było przedłużać czas ekspozycji. Więc wszystkie takie efekty by nam się wyśredniły tak, że nie byłyby w ogóle zauważalne. Natomiast dzisiejsze kamerki cyfrowe CCD potrafimy robić zdjęcia o bardzo dużej, bardzo dobrej jakości zdjęcia nieba w czasie rzeczywistym, jako film. 30 klatek na sekundę, spokojnie. Więc widzimy to. Czyli samej osobliwości zobaczyć nie możemy ze względu na prawa fizyki. Nie, ale w momencie, gdyby to była taka goła osobliwość, taka bez... Bo jest jeszcze jeden sposób, który pojawił się trochę później. W każdym razie soczewkowanie grawitacyjne, Einstein o nim wspomina, twierdzi, że jeżeli jego teoria jest prawdziwa, to musi być, tylko nie było w latach 20., 30. Takich przyrządów. Dzisiaj takie mamy. I nawiasem mówiąc, Polacy brylują w tego typu obserwacjach. Południowe Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, które mieści się w Los Campanas w Chile, specjalizuje się i uczestniczy w programie OGLE, czyli w programie właśnie pomiarów soczewkowania, mikrosoczewkowania grawitacyjnego. I tą metodą po raz pierwszy OGLE wykryło nawet egzoplanety. Oprócz jednego pojaśnienia gwiazdki okazało się, że są sąsiednie pojaśnienia, które się pojawiają w konkretnych odcinkach czasu, a zatem wokół naszej gwiazdki coś tam sobie jeszcze lata. Już masa planety powoduje takie ugięcie obrazu obserwowanego tła, że jesteśmy w stanie zmierzyć okres obiegu i masę takiej planetki. To jest sposób. I w roku 2005 tych planet wykrytych przez OGLE było aż 40, czyli całkiem niezła metoda na szukanie, ale musimy mieć
obiekt na tle jakiegoś fajnego tła, najlepiej bardzo gęstego, jakiejś mgławicy, jakiejś galaktyki dalekiej, który sobie akurat przeleci między nią a nami na wprost. To jest, powiedzmy, że to jest bezpośredni sposób. Nie widzimy samego obiektu, bo tak jak w tym przypadku wykrywania układów planetarnych, no planeta nie jest do spostrzeżenia w najlepszym teleskopie ziemskim z odległości kilkudziesięciu lat świetlnych. My obserwujemy co najwyżej albo ruch własny planety, nawet w przypadku takim, gdy planetka sobie krąży wokół gwiazdy w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku widzenia, to przecież ruch odbywa się wokół środka masy, więc jeżeli będziemy w stanie zmierzyć ruch własny gwiazdy, a potrafimy mierzyć ruch własny z dokładnością do kilku metrów na sekundę, to jest też niesamowite. Po prostu jakość obserwacji, którą dysponujemy teraz na początku XXI wieku, daje możliwości niesamowite. W przypadku, gdy planeta okrąża nas tak, to zobaczymy, jak gwiazdka porusza się wskutek tego, że ruch odbywa się wokół środka masy. Będziemy, planety nie widzimy, nie wiemy nawet o niej, ale widzimy ruch własny gwiazdy, który wyraźnie sugeruje, że coś wokół krąży. Także takich zabawek jest cała masa. Potrafimy wykryć obiekty, które są tak małe, że bezpośrednio ich światła nie zobaczymy, pod warunkiem, że będziemy mogli mierzyć to soczewkowanie. Z grubsza to na tym bym ten temat zamknął. Ale jeszcze jest jeden sposób. No skoro te obiekty wykazują grawitację, to jeżeli w pobliżu się coś dziwnego pojawi, na przykład sąsiednia gwiazda właśnie typu Ziemi, typu naszego Słońca, na późnym etapie ewolucji, czyli nagle mamy układ podwójny, jedna skończyła jako czarna dziura i zniknęła, a druga jest obok, no to już powinniśmy, gdybyśmy mieli szansę zobaczyć ten układ, że światełko nam się porusza wyraźnie ruchem harmonicznym. No ale nawet jeżeli tego nie obserwujemy, to możliwy jest mechanizm następujący. Ta zewnętrzna warstwa atmosfery tej puchnącej gwiazdy, znajdując się w tak silnym polu grawitacyjnym, zaczyna nam na niego spadać. No i tu jest też fajna rzecz. Spadanie dokładnie na środek jest tak mało prawdopodobne, że nawet nie rozważamy go, bo to jest wręcz niemożliwe do zaobserwowania. Natomiast jeżeli coś porusza się po takiej orbicie trochę stycznej do kierunku, to okazuje się, że trafiając w to silne pole grawitacyjne tej sąsiadki czarnej dziury, dowolna materia, co by to nie było, czy to pył, czy nawet cząsteczki zostaną w pewnej wartości pola grawitacyjnego, czyli w pobliżu tego promienia Schwarzschilda, promienia tej granicznej osobliwości, no zostaną rozerwane na pojedyncze atomki, zjonizowane na dodatek. I tu zaczyna się już bardzo poważna zabawa. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z elektronami i jonami, no to sprawa już zaczyna być bardzo poważna. Przyspieszany ładunek elektryczny emituje nam fale elektromagnetyczne. A zatem materia spadająca na czarną dziurę w jakikolwiek sposób, czy jak, znaczy jeżeli to jest, gdybyśmy my tam się dostali z naszym statkiem kosmicznym, to już w bardzo dużej odległości od czarnej dziury zostaniemy po prostu siłami pływowymi rozerwani. No, na nasze nóżki działa 1000 razy większa siła niż na główkę. No i takie madejowe łoże robi z nas po prostu. W końcu zatomizuje nas i zjonizuje jeszcze na dodatek przed pochłonięciem.
No oczywiście można to rozważać w bardzo drobnych szczegółach. W każdym razie w konsekwencji okazuje się, że materia, która utonie w taki sposób z takiego tak zwanego dysku akrecyjnego. Akrecja to kurczenie się, dysk, no to wiadomo. Po prostu jeżeli coś się pojawi nie dokładnie na kierunku czarnej dziury, tylko obok, no to później zostanie wciągnięte do środka, ale nie tak bezpośrednio, tylko po drodze jeszcze sobie troszkę... Jeszcze poterroryzuje troszkę. Trochę poświeci w kółko. I z prostych rachunków wynika, że w pewnych wartościach masy takiej czarnej dziury atmosfera sąsiedniej gwiazdy spadająca na tą czarną dziurę będzie promieniować w zakresie fal od radiowych aż po promieniowanie gamma. Natomiast przy okazji zauważono parę efektów dziwnych. No, obserwacja takiego źródła rentgenowskiego jak słynny Cygnus X1 możliwa była dopiero wtedy, jak wysłaliśmy urządzenie do pomiaru promieniowania rentgenowskiego poza atmosferę ziemską. Z Ziemi takiego czegoś nie widzimy, całe szczęście. Atmosfera, te 100 kilometrów, trochę ponad 100 kilometrów powietrza, nas tak pięknie chroni przed wszystkimi brzydkimi rzeczami wszechświata, także ta rodzicielska, piękna nadopiekuńczość naprawdę umożliwia istnienie życia na Ziemi. Natomiast poza atmosferką możemy to mierzyć. I dobrze, że wysłaliśmy takie satelity rentgenowskie na orbity. No i pojawił się problem. Mamy źródło, które wysyła, świeci światłem widzialnym jak bardzo słaba gwiazda, natomiast w paśmie rentgenowskim wysyła niesamowitą ilość energii. I jeszcze na dodatek na falach radiowych, także to już takie coś dziwnego. No i okazało się, że jedynym wytłumaczeniem tego jest, że mamy do czynienia z układem podwójnym właśnie czerwonego nadolbrzyma, który już kończy swój żywot, i czarnej dziury, która akreuje, czyli pochłania masę tego sąsiada, zżera go po prostu po chamsku mówiąc, wypromieniowując ogromne ilości energii. No, czarne dziury chyba nie lubią towarzystwa. To znaczy nie, właśnie kochają towarzystwo, bo ściągają wszystko na siebie. Znaczy to, ściągają na siebie, ale finalnie... Finalnie towarzystwo jest, no przestaje istnieć. No właśnie. Ale daje o sobie znać całemu otaczającemu wszechświatowi. No z dokładniejszych rachunków wynika, że masa opadająca na czarną dziurę 30% swojej energii, masy zamienia w energię promieniowania. No gdybyśmy spojrzeli na wszystko inne, co wiemy o wytwarzaniu energii, czy spalanie węgla, to zapomnijmy o efekcie zmiany masy. Ale jeżeli weźmiemy już reaktory jądrowe, to ta zmiana jest na trzecim miejscu po przecinku. W przypadku reakcji termojądrowych to już jest trochę więcej niż trzecie miejsce po przecinku. Natomiast w przypadku czarnych dziur to jest 0,3. Nie ma bardziej wydajnego źródła energii w takim razie, oprócz oczywiście anihilacji materii z antymaterią, tylko najpierw trzeba tą antymaterię mieć, więc to jest kiepsko. Ale popatrzcie, taka mała czarna dziura stojąca w kącie, zresztą bardzo fajna rzecz, bo to świetny kosz na śmieci. Niezależnie od tego, jakie odpadki będziemy w domu mieli, segregacja, czy takie brzydko pachnące, czy ciężkie, czy elektronika, którą trzeba odwieźć w inne miejsce, czy jakieś silnie trujące, no to co bierzemy, wrzucamy do kosza. A kosz w tym czasie ogrzewa nam całe miasto. No, albo i cały kontynent.
Ale to jest właśnie to pytanie, które chyba zadają sobie słuchacze, widzowie w kontekście czarnych dziur. Okej, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie. Powiedzieliśmy na początku, że to nie jest dziura za bardzo, ale tam coś wpada i już stamtąd nie ucieka, nie wychodzi. To, a na dodatek, to, tak jak... Gdzie jest ta granica? Co tam wpada? Gdzie to się znajduje? I tak dalej. To jest trudno gdzieś ludzkiej intuicji pojąć. Tak, tylko znowu powiedzmy, że wyobrażamy sobie. Jest tak silne pole grawitacyjne, że nie mamy już żadnych środków technicznych, żeby stamtąd uciec, więc tracąc energię, będziemy się zbliżali coraz bardziej. W końcu zamienimy się w taki dysk akrecyjny jonów, spadniemy na środek, wypromieniowując 30% swojej masy w postaci różnych zakresów fal. No, fajna zabawa, ale potem już nas nie ma. No, odpowiedź na pytanie, co jest po przekroczeniu tej granicy, to jest osobny wykład. No nie możemy nawiązać kontaktu z wnętrzem czarnej dziury, to musimy o tym absolutnie pamiętać. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić na ten moment naukowo, co jest za horyzontem zdarzeń. No, wiemy, pytanie, mówimy czy sens ma postawienie takiego pytania? Nawet się pojawia coś takiego. Mm. Ale wróćmy jeszcze do rzeczy. Więc pamiętajmy, mamy w ten sposób najpotężniejsze źródło energii. Stąd ten cygnus X1. X od promieniowania X, a 1, że to pierwsze takie źródło promieniowania w gwiazdozbiorze Łabędzia, jakie odkryto. Potem odkryto więcej takich punkcików na niebie. Więc tym bardziej potwierdza się ten model ewolucji, że gdy w układzie podwójnym, to widzimy przepiękny efekt. Dobra, ale jeżeli zastanowimy się nad tym, czy można by to tak eksplorować, tak astronautycznie, podlecieć sobie, zobaczyć z bliska. I tu zaczyna się pewien problem. Oczywiście prosty rachuneczek daje nam piękny rezultat, że rozmiar tego, mówiąc szczerze, dzisiaj mówimy o granicy takiej osobliwości jako horyzontu zdarzeń. Po prostu to, co się dzieje poniżej promienia Schwarzschilda, absolutnie już o tym nic nie wiemy. Natomiast do tej granicy jeszcze coś powinniśmy dostrzec. Tylko gdyby to były masy takich dziur, które wyewoluowały z masywnych gwiazd, masywnych mówię tam te kilkanaście mas Słońca, góra mniej więcej, no to przy takiej czarnej dziurze mamy szansę coś jeszcze wykombinować. Załóżmy, że zbliżamy się do takiej dziurki. No i średnica będzie rzędu kilkunastu kilometrów, bo z wzorku bardzo fajnie wynika, że promień takiej osobliwości, czyli ten promień Schwarzschilda, jest wprost proporcjonalny do masy tego zgromadzonej wewnątrz tego horyzontu zdarzeń. Czyli do masy czarnej dziury. No, nazwijmy rzecz po imieniu. Czyli jeśli coś do niej dołożymy, no to promień to się poszerza. Ten promień tam odpowiednio rośnie, tyle że gdyby nam się udało nasze słoneczko tak zgnieść, to byłaby kula o promieniu równym 3 kilometry. Więc niewyobrażalne. Masa Słońca, czyli masa 300 tysięcy razy większa od masy Ziemi, zgnieciona do rozmiarów 99 ponad procent całego Układu Słonecznego. To się oczywiście, to jest gdybanie, bo to nie ma żadnych oddziaływań fizycznych, które by taką sytuację wymusiły. Natomiast przy masach rzędu 8, 9 i wyżej mas Słońca ten mechanizm przebiega samorzutnie. No, po prostu
Ale panie Jacku, jeszcze bym chciał pozostać przy naszym Układzie Słonecznym. Oczywiście omówiliśmy to, że absolutnie nie jest możliwe taki kolaps naszej gwiazdy, żeby ona się zapadła i żeby powstała ze Słońca czarna dziura, co spotyka większe gwiazdy. Natomiast w sytuacji czysto hipotetycznej, gdyby do takiego kolapsu doszło, to absolutnie nic się nie zmienia w naszym Układzie Słonecznym pod kątem grawitacji. No bo masa zostaje ta sama. Ona oczywiście zostaje ściśnięta, ale środek masy zostaje. Ziemia wciąż krąży po swojej orbicie. Pola grawitacyjnego oczywiście bardzo silnie rośnie, ale w momencie, gdy obiekt jest rozciągły, tak jak nasze Słońce, to jest takie piękne prawo, które mówi, przy obiektach sferycznie symetrycznych prawo Gaussa jest bardzo proste do podania. Po prostu ważna jest tylko i wyłącznie masa zgromadzona wewnątrz sfery o promieniu R, jeżeli rozkład masy jest symetryczny. Więc wewnątrz naszego Słońca oczywiście natężenie pola rośnie, gdy się zbliżamy do jego powierzchni. No, jest to trochę dużo, tam kilkaset G, czyli trochę więcej niż przyspieszenie na powierzchni Ziemi, ale potem, gdy wchodzimy do środka, to natężenie pola maleje, więc nie ma żadnych dziwnych rzeczy wewnątrz Słońca, przynajmniej w chwili, gdy rozważamy, że to jest gwiazda, która normalnie ewoluowała tak jak wszystkie inne. Oczywiście znowu teoretycy potrafią wszystko wymyślać i skoro materia spadająca na czarną dziurę jest przepięknym źródłem energii, to dlaczego nie wyrzucić teorię Betego do kosza i powiedzieć, że w centrum naszego Słońca źródłem jest taka mała czarna dziura, która tam siedzi w samym środku. No oczywiście ona musi siedzieć w samym środku, bo oddziałuje z otoczeniem tylko grawitacyjnie i w żaden inny sposób, więc w polu grawitacyjnym jakiegoś obiektu musi znaleźć się w miejscu, gdzie to pole ma wartość minimalną, więc nie będzie sobie krążyć wewnątrz Słońca, bo poza tym krążąc w materii słonecznej utraci trochę energii, więc w końcu znajdzie się w środku. No więc fajnie. Nowa teoria ewolucji gwiazd, że skądś biorą się czarne dziurki, w chmurę gazu wpada taka czarna dziurka, wokół siebie kolapsuje materię, w końcu przy odpowiedniej gęstości zaczyna zjadać wnętrze tej chmurki i mamy gwiazdę. No jest piękna teorijka, tylko do jej potwierdzenia musielibyśmy mieć jakieś konkretne obserwacje, a takich nie ma. Poza tym odpowiedź na pytanie, skąd by się wzięły takie małe czarne dziurki latające gdzieś po przestrzeni międzygalaktycznej. Zresztą i po drodze były takie pytania, gdy zauważano efekt oddziaływania tak zwanej ciemnej materii, czyli tej, która nie wysyła światła, nie pochłania światła i której po prostu nie widać w żaden sposób, a oddziaływuje grawitacyjnie, a wiemy, że tego jest co najmniej 2/3 naszego wszechświata. To już całkiem osobna historia, ale to jest bardzo fajny fakt. No to odpowiedź, dlaczego tego nie widać? Bo to są takie małe czarne dziury, które wypełniają całą przestrzeń. Więc nie widzimy ich, bo to są czarne dziury. Tak. I najlepiej byłoby, gdyby one były takie bardzo małe. Na przykład o masie rzędu masy atomu wodoru. O jeszcze fajniej. No, tylko że tutaj wlazł w to wszystko pan, który się nazywał Stephen Hawking i zauważył, że coś takiego jak czarna dziura to nie jest tylko złodziej, który kradnie wszystko z otoczenia i tyje. No, dosłownie tyje, bo większa masa to oznacza od razu większy promień naszej osobliwości. Tylko że dookoła takiej gołej osobliwości, gdzie nie ma nic absolutnie więcej, też się coś ciekawego dzieje. No i znów zahaczamy o głęboką teorię kwantową, mianowicie co to jest próżnia.
I tu zaczynają się duże problemy, mianowicie w pobliżu horyzontu zdarzeń, jak zasugerował Hawking, może dochodzić przy takiej dużej gęstości energii pola grawitacyjnego do procesu samorzutnej, znaczy ta samorzutna kreacja par cząstka-antycząstka w tej próżni kwantowej de facto odbywa się zawsze, tylko są to procesy bardzo krótkotrwałe. Zresztą taka prosta zasada nieoznaczoności delta E razy delta T zawsze musi być większe od H kreślone pół. Co to znaczy? Że przy bardzo szybko przebiegających procesach zmiana energii całkowitej jest dopuszczalna nawet w dużych wartościach i to im szybciej obserwujemy jakiś proces, to możemy mieć do czynienia z większą taką zmianą energii. Wręcz musimy. Im szybciej przebiega, tym większa energia może się pojawić. Znowu coś nieżyciowego, nieintuicyjnego, co wybiega poza nasz schemat szarego życia. Ale zgodnie z tą teorią próżni Diraka, gdzie mamy tą dowolną liczbę zapełnionych poziomów o ujemnej energii, taki poziom może nam się pojawić na bardzo krótko. Po prostu para elektron, pozyton w dowolnym miejscu tak zwanej próżni może się pojawić i zniknąć oczywiście zaraz, ale na bardzo krótki czas. Można nawet dokładnie wyliczyć. No ten krok energii to jest masa razy, znaczy w tym momencie podwójna masa cząstki razy prędkość światła w kwadracie. No i wyjdzie nam ograniczenie na czas trwania takiej zabawy. No i okazuje się, że to są takie czasy, że znowu się ciężko to mierzy. Ale teoria niczego tutaj nie wyklucza. Ale teraz dalej. W normalnej przestrzeni wydaje nam się to śmieszne, żeby nagle pojawiała się na chwilę masa i po chwili znowu znikała. W pobliżu horyzontu czarnej dziury już zabawa przestaje być tak istotna. Powstają dwie cząstki, a zatem powstają obok siebie. Jedna w polu o innym natężeniu grawitacyjnym, druga w innym. I nagle z tej pary jedna z nich znajdzie się tam, gdzie już nie może wrócić. Zostaje ta druga. I pojawia się w obszarze, w pobliżu horyzontu zdarzeń, pojawia się emisja związana nie z tym, że coś tam wpada. Wpada coś wirtualnego, coś, co powstało na nieskończenie krótką chwilę czasu, ale asymetrycznie. W efekcie pojawi nam się na przykład w przypadku kreacji pary pozyton-elektron. Ta druga cząsteczka za chwilę też wpadnie, ale jest naładowana, więc wyśle nam foton. A zatem wniosek, umieszczona w idealnej próżni czarna dziura emituje energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego w próżni. No i piękna, ładna historyjka. Nagle się okazuje, że im te czarne dziurki lżejsze, tym szybciej tracą energię. Więc nie ma teoretycznych czarnych dziur o masie 1 kg, które swobodnie przekraczają całą przestrzeń, bo to byłaby fajna rzecz, nie? Wyobraźmy sobie, że są takie malusieńkie, kilogramowe, 10-kilogramowe. Chociaż 10 kilogramów to już masa młota. Byśmy chyba odczuli, gdyby taka czarna dziurka przelatywała jako czarna materia, ciemna materia, jakby przelatywała sobie przez nas. Ale powiedzmy takie o masie ziarnka groszku,
Ponieważ ich rozmiary są mniejsze niż rozmiary cząstek elementarnych, no to szansa zderzenia się z którymkolwiek elektronem czy jądrem atomowym w naszym ciele jest znikoma, więc taka dziurka sobie przez nas przelatuje. No a co my odczuwamy? My odczuwamy grawitację masy jabłka, no, czyli nic. Piękne wytłumaczenie. Tylko że te dziury żyją w takim czasie, że te czasy zaczynają być dla naszych przyrządów fizycznych niemierzalne. Absolutnie bardzo, bardzo krótko. Bardzo krótko. Im bardziej masywna czarna dziura, tym będzie sobie dłużej żyła i tym mniej energii będzie tym promieniowaniem Hawkinga tak zwanym tracić. No to panie Jacku, na drugim biegunie jeszcze omówmy to, bo to jest myślę też bardzo ciekawe, a chyba mniej mówi się o supermasywnych czarnych dziurach niż o czarnych dziurach o masie gwiazdowej, bo te supermasywne, to one pewną harmonię w kosmosie tworzą. No więc do końca, aha, jeszcze mamy nowy sposób obserwacji czarnych dziur, od niedawna dostępny, mianowicie fale grawitacyjne, ale na razie zaobserwowano, z tego co wiem, dwa takie przypadki, kiedy dwie czarne dziury, znaczy dwie gwiazdy, tak się domyślamy, że dwie masywne czarne dziury znalazły się w układzie podwójnym masywnych gwiazd po ich ostatnim etapie ewolucji. W każdym razie no piękna kolejna Nagroda Nobla za wykrycie fal grawitacyjnych pochodzących od takiego obiektu, bo wtedy rzeczywiście strata energii takiego układu następuje poprzez emisję fal grawitacyjnych, czyli zmarszczek na czasoprzestrzeni. To jest też bardzo piękne, piękne pojęcie. Ten przypadek, który pierwszy zaobserwowano w obserwatoriach fal grawitacyjnych LIGO, to się okazało, że te masy były tam rzędu 70, czy 60 i 80 mas Słońca, z czego na energię fal grawitacyjnych, to znaczy powstał po sklejeniu się dwóch czarnych dziur, co może powstać? Oczywiście czarna dziura, no a jakże? Nic innego. Tyle, że o masie, o jakieś kilkanaście, dwadzieścia mas Słońca lżejsza. Wniosek, cały ten nadmiar energii w postaci 20 mas Słońca w ułamku sekundy został wysłany w kosmos w postaci tych zmarszczek pola grawitacyjnych, w postaci fali grawitacyjnej, zmarszczek czasoprzestrzeni. Dlatego myśmy go dostrzegli z odległości no, dość sporej. Ale już wcześniej wspomniałem o tym, co się będzie działo, jeżeli my będziemy się zbliżać statkiem kosmicznym, powiedzmy do takiej dużej dziury, w której, bo natężenie pola grawitacyjnego na powierzchni, w pobliżu horyzontu zdarzeń, to znowu z klasycznego wzorku, jeżeli tam podstawimy odpowiednią wartość. Tutaj mamy promień proporcjonalny do masy, natomiast natężenie pola zależy od, jest proporcjonalne do masy, natomiast do odległości, do odwrotności odległości w kwadracie. I tu się pojawia pewien mały szkopuł, mianowicie przy bardzo dużych, masywnych czarnych dziurach, natężenie na powierzchni nie będzie nas rozrywało na kawałki ani na atomy, tylko będzie całkiem przyzwoite. No i z prostego rachunku wynika, że będzie wynosiło rzędu G, czyli przyspieszenia ziemskiego, przy masach rzędu już miliony mas Słońca. Tylko nie ma gwiazd o masie milionów mas Słońca, które by ewoluowały w tradycyjny sposób i zostawiały po sobie czarne dziury. Przynajmniej nie spodziewamy się takiego rozwiązania. Więc skąd się to tam bierze? Natomiast obserwacje. Do wnętrza naszej galaktyki zajrzeć się nie da, bo mamy tam gaz i pył.
już o tym wspominałem, że tam światło stamtąd nie dociera ani od nas. Od nas to dla nas nie ma znaczenia, bo to jest jednak 30 tysięcy lat świetlnych. Natomiast stamtąd przez gaz i pył widzimy na przykład w podczerwieni. Czyli na przykład taki teleskop Jamesa Webba nam się świetnie będzie w takich obserwacjach sprawował. No i cóż, zrobiono takie pomiary już w latach 90. Potem coraz dokładniej zauważono, że gdzieś tam w centrum naszej Drogi Mlecznej krążą sobie gwiazdy, wręcz zmieniające swoją pozycję w oczach. Czas obiegu rzędu lat wokół pewnego obiektu. No i znowu prosty rachunek. Nawet gdybyśmy założyli, że obserwowana przez nas gwiazda ma masę rzędu masy Słońca, no to to coś, wokół czego krąży, powinno mieć kilka milionów mas Słońca. No więc mamy dowód. Obserwacje zrobiono dla kilkunastu obiektów w pobliżu centrum tej tak zwanej chmury Strzelca, czyli tego centrum naszej Drogi Mlecznej, centrum naszej galaktyki. Że ponieważ te gwiazdy tam krążą tak bardzo szybko, to musi tam istnieć źródło grawitacji o masie kilku milionów. Dokładnie w przypadku naszej galaktyki to jest około 3 milionów mas Słońca. Identyczne efekty zauważono w innych galaktykach. Nawiasem mówiąc, w naszej Drodze Mlecznej to bardzo późno. Natomiast w takiej najspektakularnej galaktyce eliptycznej M87 to okazuje się, że to coś tam w środku ma masę rzędu miliardów mas Słońca. No to już jest bardzo fajny obiekt. I w pobliżu granicy takiego obiektu to już natężenie pola grawitacyjnego naprawdę będzie przez nas niewyczuwalne. I pojawia się pytanie, na które nie mamy odpowiedzi. Skąd takie obiekty się wzięły? Okazuje się, że nie prawie wszystkie, tylko wszystkie galaktyki mają w swoich jądrach takie dziwne osobliwości. Czyli osobliwości czasoprzestrzenne odpowiadające masom rzędu milionów, miliardów mas Słońca. Jedyny wniosek, że te osobliwości istniały już od samego początku naszego wszechświata, od momentu, gdy zaczęły tworzyć się galaktyki, ale jaki był mechanizm ich powstawania? Na pewno można tutaj powiedzieć, że czarne dziury w takim razie nie pełnią roli tylko destrukcyjnej, ale też twórczej. No w tym momencie można powiedzieć, że trzymają w ryzach masę gwiazd, czyli całą materię galaktyki. Że to wszystko kręci się wokół tej niewielkiej osobliwości. Ona już taka punktowa nie jest, bo no prosty rachunek, skoro mamy proporcje, no to przy jednej masie Słońca, to mamy 3 kilometry, no to przy milionie mas Słońca będą to 3 miliony kilometrów. To niby nie jest dużo, ale nasza Ziemia ma 13 tysięcy kilometrów średnicy, więc... Więc jakbyśmy sobie obiekt, to zestawili tutaj... Obiekt o średnicy rzędu miliona, 3 milionów kilometrów, to już jest obiekt w skali naszego Układu Słonecznego raczej duży. Mm-hmm. Słońce ma raptem średnicę 1,3 miliona kilometrów, więc coś, co jest większe od Słońca. A jak daleko? A będące osobliwością. A jak daleko jesteśmy od tej supermasywnej czarnej dziury? Rozumiem, od środka Drogi Mlecznej. 30 tysięcy lat świetnych, to zapomnijmy. Nie da się tam dolecieć w pobliże i zobaczyć, czy tam rzeczywiście na powierzchni jabłko spada tak jak na Ziemi, a nie szybciej. Przy czym ciekawostka, że natężenie pola grawitacyjnego będzie niskie, natomiast prędkość ucieczki z tamtego miejsca
Nadal. C. Nadal. Osobliwość. Tak, tak. Będziemy blisko tego horyzontu zdarzeń. I tutaj się pojawi kolejny efekt. Moi drodzy, dilatacja czasoprzestrzeni, gdy przestrzeń jest tak bardzo ugięta, jak w pobliżu horyzontu zdarzeń. Załóżmy, że jesteśmy tymi nieszczęśnikami, no zamknęliśmy się w takim pudełku, które jednak nie zostanie rozerwane i lecimy. No ktoś patrząc z zewnątrz zobaczy nas, jak przyspieszamy, siup, nas nie ma. Natomiast my będziemy widzieć troszkę inny efekt. Nasza prędkość będzie rosła. No w końcu w niedalekiej odległości od horyzontu zdarzeń osiągnie wartość bliską prędkości światła, więc nasz czas zacznie płynąć wolniej. Obserwowana przez nas droga zacznie się kurczyć. No i skromne rachuneczki doprowadzają nas do pewnej sprzeczności. Spadając na czarną dziurę, będziemy spadać do momentu, kiedy nas naprawdę rozerwie, powiedzmy rzędu miliona lat. Więc my nie zauważymy nic. Dla kogoś z zewnątrz będzie to stryk i nas nie ma. A dla obserwatora, który właśnie chce to zobaczyć, będą to miliony lat i nic ciekawego przez ten czas się nie będzie działo. Oprócz tego, że będziemy widzieć przed sobą osobliwość, czyli będzie pojawiła się tam jakaś siła, która nas przyciąga. Teraz nie wiem, czy dobrze rozumiem, bo im bliżej jesteśmy środka masy, tym większa poprawka na dilatację czasu. Okay. Ale zakładamy, że jesteśmy obserwatorem, powiedzmy, 100 kilometrów od horyzontu zdarzeń. Załóżmy, że pan zbliża się do horyzontu zdarzeń, ja sobie siedzę w statku bezpiecznie i obserwuję z daleka, co się dzieje. No to ja czy to nie jest zbliżam, tak, czy to nie jest tak, że ja przyspieszam i... A to nie jest tak, że z mojej perspektywy pan zwalnia, a i że się pan zatrzymuje na horyzoncie zdarzeń? To w tym układzie, który porusza się z dużą prędkością, wystąpi efekt zwalniania. Natomiast dla obserwatora z zewnątrz odbędzie się wszystko tak myk i nie ma. Znaczy myk i nie ma. No oczywiście on zobaczy ten błysk energii. Ta 1/3 masy spadającej na czarną dziurę zostanie wyzwolona, więc efekt będzie. Ale tyle. Ciach, chwila i nie ma. Natomiast ten gość, który tam będzie w środku, czyli my, bo wyobrażamy sobie, że jesteśmy wewnątrz tego statku, no to w miarę zbliżania się wskutek efektów relatywistycznych zaczniemy zwalniać. I dla nas się będzie to ciągnęło. Przy samej granicy, tak jak powiedziałem, to poprawka może być rzędu milionów wartości gamma milion, czyli czas może nam się straszliwie wydłużać. Będziemy widzieć całkiem coś innego niż ci z zewnątrz, z tej bezpiecznej odległości. A nie wiem, czy pan kojarzy tę hipotezę, niektórzy zakładają troszeczkę, być może to jest takiego science fiction, bazowania na różnych pomysłach reżyserów, że taka czarna dziura mogłaby być jakimś tunelem czasoprzestrzennym, wykluczając oczywiście siły pływowe i wszystko, co mogłoby nas po drodze rozerwać? No, o siłach pływowych już tu wspomniałem z tego, co wynikało wcześniej. Gdyby ta czarna dziura miała milion mas Słońca, no to tam ta grawitacja nie będzie nas tak rozrywała. Ale prędkość ucieczki będzie C, więc znajdziemy się niebawem, teoretycznie niebawem, a tak naprawdę to trochę później, ale w jej wnętrzu. Czyli gdzie? No za horyzontem. No i tu już można zaczynać naprawdę nieziemskie fantazje. Oczywiście skoro pojawia się gdzieś w czasoprzestrzeni taka osobliwość, to jedno z pytań, jedna z prób odpowiedzi na to, co tam jest dalej,
jest taka, że ta czarna dziura jest dla oglądana z tej drugiej strony, jest białą dziurą, czyli czymś na kształt wielkiego wybuchu. Osobliwością oglądaną z drugiej strony. No bo tak niektórzy tłumaczą nam Big Bang, następną osobliwą rzecz, dzięki której to wszystko się zaczęło. Te 13,8 miliarda lat temu. Po prostu czarna dziura oglądana z drugiej strony to tak jakby kreacja nowego wszechświata. Stąd pojawiły się nawet rozważania, co się dzieje, czy przedmiot znikający w czarnej dziurze zachowa swój kolor, kształt, jakakolwiek informacja, czy się tam pojawi, czy nie. Tematy na tysiące, opowiadam science fiction, gotowe, bo po prostu na poziomie dzisiejszej wiedzy postawienie takich pytań, co się dzieje za horyzontem zdarzeń, traci elementarny sens. Natomiast można, nie mijając się z logicznością rozumowania, coś nieco sobie wyobrazić. W każdym razie białych dziur jak na razie we wszechświecie nikt jakoś nie zaobserwował. Miejsc o skończonej masie, które emitują ogromne ilości światła w sposób taki izotropowy w każdym kierunku, czegoś takiego nie ma. Bo tu trzeba przyznać, że ten dysk akrecyjny, który sobie spada, to światło i w ogóle energia z tego obszaru emitowana jest w bardzo konkretny sposób. Najczęściej w kierunku biegunów tego dysku. Takich obiektów, które tak pięknie emitują w dwie przeciwne strony. I nie tylko energię, ale i cząstki materii, to takich obiektów we wszechświecie mamy całą masę. Więc mamy dowody na to, że są takie miejsca, gdzie materia jest kradziona z okolicy przez coś niesamowicie małego. Jedynym możliwym wytłumaczeniem jest czarna dziura. Także Cygnus X1 był takim pierwszym podejrzanym radioźródłem i źródłem promieniowania rentgenowskiego. Natomiast dzisiaj nie możemy zaprzeczyć, że to właśnie jest taki model, bo jest to jedyny model, który tak naprawdę rzetelnie pasuje do tego, co obserwujemy. No, natomiast te supermasywne czarne dziury we wnętrzach galaktyk, jak to ma wpływ na sam początek naszego wszechświata, na tworzenie się galaktyk, wszystko zostaje otwartym problemem. Zobaczymy, co nam dostarczy nasz teleskop Webba. Te piękne zdjęcia, które do prasy docierają, do internetu. Pamiętajmy, że to są zdjęcia w fałszywych kolorach. Na Jamesie Webbie nie ma żadnego przyrządu pracującego w zakresie widzialnym. Więc to są wszystko sztuczne kolorki dotyczące różnych pasm promieniowania podczerwonego. Ale działają. Ale działają znakomicie, bo jeżeli fotografujemy obłoki materii międzygwiazdowej, takiej, w której właśnie zachodzą procesy gwiazdotwórcze, te piękne kurczenie się obłoczku i powstawanie nowych gwiazd, to zanim te obłoczki zabłysną jako gwiazdy, promieniują w podczerwieni. I na dodatek, niezależnie od tego, czy zasłania je pył i gaz, będziemy je w podczerwieni widzieć. Stąd wymyślono ten 6-metrowy teleskop, który czekał, jak dobrze policzyć, to on ponad 20 lat czekał, aż go w końcu wystrzelą. Bez przerwy były inne problemy po drodze, ale w końcu się udało. I fajnie. Więc taką mgławicę jesteśmy w stanie w tej chwili porównać. To, co widzimy w teleskopie optycznym,
to, co jesteśmy w stanie z bardzo dobrą rozdzielczością zobaczyć w podczerwieni i porównać, czy odpowiada to temu, co wydaje nam się, że wiemy o procesach gwiazdotwórczych. I nie tylko. Najnowszy pomysł to jest obserwacja w podczerwieni procesów przechodzenia egzoplanet przed tarczami ich Słońc, bo wtedy będziemy mieli szansę zobaczyć absorpcję promieniowania podczerwonego w atmosferze tych naszych egzoplanet. Więc z odległości rzędu dziesiątek, setek lat świetlnych zrobimy analizę chemiczną atmosfer. I to jest chyba największa wartość. To jest coś Weba. Niesamowitego. No a czarne dziury, temat otwarty. Możemy sobie pisać science fiction. Pamiętajcie, że lecąc całkiem w środek czarnej dziury będziemy to robić bardzo, bardzo długo i będzie nam się bardzo nudziło. Czyli nie poleca pan doktor na ten moment. No chyba, że ktoś jest bardzo cierpliwy. Tak. No jeszcze trzeba tam dotrzeć, tak? A tak jak mówiliśmy, odległość nie jest mała. No, ale temat obszerny. Myślę, że nie po raz ostatni spotykamy się, żeby porozmawiać na temat czarnych dziur, czy w ogóle kosmosu, bo przecież rozmawialiśmy już na tematy mechaniki kwantowej. Teraz pomyślałem, że o czarnych dziurach no, zawsze warto porozmawiać. Tego sporo jest w internecie, ale myślę, że temat nie jest do końca wyczerpany. Porozmawialiśmy sobie z doktorem Jackiem Czakańskim, który pracował dziesiątki lat i nadal pracuje, a raczej współpracuje na ten moment już ze Śląskim Parkiem Nauki Planetarium w Chorzowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Słyszeliśmy też w międzyczasie, że wycieczki, rok szkolny w trakcie to tutaj organizowane jest dla najmłodszych. Głośno. Jest głośno, ale myślę, że to bardzo fajny znak, że jednak najmłodsi też chcą poznawać tajniki Wszechświata, no bo przecież poznając Wszechświat, poznajemy też samych siebie i Ziemię. Myślę, że pan doktor też się z tym zgodzi. No, szczególnie, że na naszej wystawie astronomia jest taki prosty model podwójnej czarnej dziury, nawiasem mówiąc. Bardzo mechaniczny i tylko dwuwymiarowy, ale puszczając w odpowiedni sposób kuleczkami, można wywołać efekt ich akrecji do takiego tunelu. Można nawet tam spojrzeć, zobaczyć, że tam jest ciemno w tym tunelu. Prawdziwa czarna dziura w Planetarium Śląskim. Nawet dwie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również wszystkim słuchaczom i widzom nie z tej ziemi. Polecamy nasze pozostałe odcinki. Bardzo prosimy o polubienia, jeśli się podobało, ale jeszcze bardziej interesują nas komentarze. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, czy do pana Jacka, czy do nas, jakieś propozycje kolejnych tematów, śmiało piszcie. Jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.